Na tym filmie z finansów pokażę Wam, jak można wyznaczyć cenę akcji, jeśli podane są przepływy pieniężne wynikające z jakiejś inwestycji spółki oraz podane są, jakie my żądamy pieniądze, czyli procentowo ile wynosi stopa zwrotu obowiązująca w konkretnych latach oraz wiemy, w jakim tempie będą rosły kolejne przyszłe przepływy pieniężne. Zacznijmy od tego, że jeżeli wiemy, że po 4 latach będziemy mieć kolejne przepływy pieniężne w innej wysokości niż tutaj podane, ale wiemy, w jakim tempie one będą rosły i ile obowiązuje ostatnia wymagana przez nas stopa zwrotu, będziemy mogli ustalić tak zwaną wartość rezydualną, bo pamiętajmy o tym, że cena akcji decyduje, czy zależy od tego, jakie pieniądze będzie generowała nam spółka oraz jakie oczekujemy kolejne przepływy pieniężne poza prognozowany okres naszych przepływów pieniężnych, czyli od tego, ile wynosi wartość rezydualna wszystkich kolejnych przepływów, które się pojawią. A więc cena akcji zależy na początek, nie brakuje nam do stosowego szczęścia, ile wynosi wartość rezydualna. Możemy ją ustalić na podstawie albo tego wzoru, który tutaj jest podany, bardzo prostego, zależy co mamy zadane w treści zadania, ile wynosi wartość likwidacyjna majątku trwałego i suma zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jeżeli nie mamy takich danych, możemy skorzystać ze wzoru, w którym musimy od ostatniego przepływu pieniężnego, czyli u nas w 4 roku, dokonać obliczeń w zależności od tego, jak co roku, średnio z roku na rok będzie rosła wysokość kolejnych przepływów pieniężnych, czyli tutaj średnio 2% z roku na rok będzie ta kwota wyższa i od tego, ile wynosiła wymagana przez nas stopa zwrotu. Jeżeli podstawimy po kolei te nasze dane z treści zadania, otrzymamy wynik, który będzie mówił, ile te wszystkie przepływy wynikające po 4 roku, czyli w przyszłość, powyżej 4 okresu, na moment 4 są warte. Jeżeli jednostki były w tysiącach złotych, to wynik tutaj podany jest też w tysiącach złotych, czyli sensownie jest mówić o 5,1 miliona złotych. Taka będzie wartość rezydualna i będziemy mogli to na boku skomentować, że wartość rezydualna jako te wszystkie przyszłe przepływy po 4 roku na koniec 4 roku wynoszą 5,1 miliona złotych. Tyle są warte. A my w tym momencie będziemy mogli ustalić, ile wynosi PV RW, czyli Present Value Residual Value, czyli jakby wartość obecna, ile na moment zero, na moment wyceny tych akcji warta jest ta wartość rezydualna, czyli wszystkie przepływy następujące po 4 roku, więc tutaj musimy, jak widać, zdyskontować otrzymaną kwotę wartą, jakby wycenioną na koniec 4 okresu i jeżeli wiemy, że u nas stopa zwrotu przez pierwsze 2 lata obowiązywała 9%, potem przez kolejne 2 lata obowiązywało 12%, to oznacza, że jak raz dyskontujemy tylko tą stopą zwrotu 12%, ustalimy wartość na koniec 2 roku. Jeżeli ten wynik jeszcze raz podzielimy przez 1 plus 009, ale dwukrotnie, to my otrzymamy wartość wartości rezydualnej wycenioną na moment 0, czyli na moment, kiedy chcemy ustalić, ile na teraz, czyli przed uruchomieniem tych kolejnych przepływów pieniężnych akcje tej spółki są warte. Jeżeli policzymy ten wynik, mamy jakąś konkretną kwotę, tu już sprowadziłam dla sensownego wyniku w tysiącach złotych, więc musimy ustalić, ile warte są dodatkowo przepływy pieniężne pojawiające się w 4 kolejnych latach, kiedy wiemy, że w pierwszych 2 latach stopa zwrotu wynosiła 9%, potem ona wzrosła do 12%. Po prostu musimy obliczyć
PVCF, czyli Present Value Cash Flow, czyli każda z tych kwot musi być zdyskontowana. Jeżeli pierwsze 150 pojawia się po pierwszym roku, kiedy obowiązywała stopa zwrotu 9%, to obliczenie pozwala nam ustalić, ile wynosi na dzień dzisiejszy, na moment zerowy, kwota 150 zł, ile ona jest warta, jeśli wymagamy stopy zwrotu w tym pierwszym roku 9%. Druga kwota też bez problemu, ona jest nam przekazana na koniec drugiego roku, a więc nas interesuje, ile wynosi wartość 250 tysięcy złotych, ale sprowadzona na moment zero, czyli dwukrotnie zdyskontowana obowiązująco w tych dwóch pierwszych latach stopą zwrotu 9%. Każda kolejna kwota musi być dyskontowana już jakby dodatkowo z naszą stopą zwrotu zwiększoną do 12%, bo w trzecim roku obowiązuje stopa zwrotu 12%, czyli 350, jeżeli ja bym raz zdyskontowała stopą zwrotu 12%, to w tym momencie otrzymamy wartość dopiero na koniec drugiego okresu, a więc jak chcę na moment zero, to dwukrotnie muszę zdyskontować stopę zwrotu, która obowiązywała w tych dwóch pierwszych latach. I dlatego mamy taki, a nie inny zapis, także na to trzeba zwracać uwagę, jeżeli zmienia się stopa zwrotu w okresie prognozowania przepływów pieniężnych. I jeżeli nam zależało na ustaleniu, jaka jest cena akcji, to pamiętajmy o tym, że musimy ustalić wartość takiej spółki. Bo pamiętamy o tym, że cena akcji odzwierciedla wartość spółki, czyli musimy, znając tutaj wartość obecną tych przepływów pieniężnych i wartość przepływów tych z przyszłości, czyli musimy mieć zdyskontowaną wartość z tych naszych, tej wartości rezydualnej, to ta wartość spółki pozwoli nam wycenić akcję jednej akcji całej spółki. Czyli jeżeli tutaj wyszło mi, że wartość przepływów pieniężnych z przyszłości wynosi 3422 domyślnie tysięcy złotych, a obecna wartość tych przepływów pieniężnych jest około 947, tu nie policzyłam tego wyniku, ale ten wynik tu powinien być wpisany, otrzymujemy wartość. I ta wartość ustala nam, ile na dzień dzisiejszy są wszystkie warte przepływy pieniężne wynikające z naszej badanej spółki. Jeżeli wiemy w tym momencie, że nasza spółka wygenerowała określoną liczbę akcji, tutaj w przykładzie niech to będzie 20 tysięcy sztuk, to oznacza, że na jedną sztukę ta wartość spółki to jest 218,45 zł. A więc możemy powiedzieć, że jedna akcja naszej spółki powinna być sprzedawana po 218,45 zł, bo tyle wynosi wartość spółki w przeliczeniu na jedną akcję wygenerowaną czy wyemitowaną przez tą spółkę.